Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka jest Marek Matusiak, analityk i koordynator projektu Izrael-Europa z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. W sobotę rano nad ranem palestyński Hamas zaatakował Izrael przy użyciu kilku tysięcy rakiet i przedarł się do kraju lądem od strony morza i powietrza. W odpowiedzi izraelskie siły rozpoczęły nalot i bombardowania w Strefie Gazy. Czym ten atak różni się od poprzednich? Różnicą jest przede wszystkim ten komponent lądowy, to znaczy jakkolwiek jakby dla nas to jest trudne do wyobrażenia, ale sytuacja, kiedy ze strony Strefy Gazy w kierunku Izraela lecą rakiety, jest sytuacją dosyć typową dla tamtej części świata i Izrael, społeczeństwo tamtejsze i też struktury państwowe jakoś nauczyły się z tym żyć i reagować adekwatnie na tego typu zagrożenia, to znaczy społeczeństwo wie, jak ma zareagować na syrenę alarmową, są schrony, a państwo z kolei posiada systemy obrony powietrznej, które bardzo skutecznie pozwalają neutralizować to zagrożenie w postaci rakiet. Natomiast to wtargnięcie, o którym pani powiedziała, tych zapewne ponad 1000 bojowników Hamasu, którzy jednocześnie na bardzo wiele sposobów przedarli się przez tą barierę bezpieczeństwa i potem wkroczyli do zamieszkanych miejscowości niedaleko granicy, to jest sytuacja absolutnie bez precedensu i bilans ofiar śmiertelnych tego ataku cały czas rośnie. Ostatnia oficjalna informacja mówi już o 1200 zabitych, a to wciąż zapewne nie jest liczba ostateczna. Mamy też do czynienia, i to znów jest element taki bezprecedensowy, z bardzo dużą liczbą osób, które zostały uprowadzone do Gazy jako zakładnicy. Dokładnej liczby nie znamy, natomiast prawdopodobnie jest to ponad 100 osób. Izraelski Gabinet Bezpieczeństwa oficjalnie ogłosił, że kraj jest w stanie wojny. No i tu pojawia się pytanie, bo mówi się, że izraelskie służby wywiadowcze są prawdopodobnie najbardziej rozbudowanymi i najlepiej finansowanymi na Bliskim Wschodzie, a wewnątrz palestyńskich grup bojowników kraj posiada informatorów i agentów. No to dlaczego tak do tego doszło? Jakim cudem? Po prostu. To jest pytanie, które wszyscy sobie zadajemy, a oczywiście najbardziej zadają je sobie sami Izraelczycy. Jest to sytuacja, w której upadło wiele mitów. To przekonanie o takiej wszechmocy i wszechwiedzy izraelskich służb, ono dotyczy także samych Izraelczyków, samo społeczeństwo izraelskie tak sądziło i było niezwykle dumne z tych struktur, ufało im w jakimś sensie, natomiast rzeczywiście tutaj doszło do jakiejś spektakularnej porażki na bardzo wielu poziomach. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić w tej chwili, jak to się mogło stać, bo oczywiście ten atak, skala tego ataku była tak ogromna, uczestniczyło w nim bardzo wiele ludzi, element planowania, ćwiczeń, koordynacji tych różnych elementów, to wszystko musiało trwać bardzo, bardzo długo, być może wiele miesięcy. Więc sytuacja, w której Izrael przy właśnie takim tym bogatym instrumentarium inwigilacji i pozyskiwania informacji na temat tego, co robi Hamas, nie był w stanie tego przewidzieć, to jest coś, co nikomu nie mieści się w głowie. Ja nie mam tutaj dobrego wytłumaczenia. Oczywiście czasami może być tak, że te informacje są, czy jakieś poszlaki są, natomiast zawodzi element prawidłowej interpretacji tych sygnałów, które służby pozyskują, i tak mogło być też w tym przypadku, ale jest to wyłącznie hipoteza, bo tego, co służby wiedziały, jakie wnioski na podstawie tej wiedzy wyciągały i jakie decyzje polityczne były podejmowane, tego się dopiero pewnie, jeżeli kiedykolwiek, to dowiemy się za bardzo długi czas. A czy wewnętrzny konflikt w Izraelu dotyczący reformy wymiaru sprawiedliwości mógł sprawić, że państwo i jego służby były osłabione i nie zareagowały odpowiednio? Na pewno ten klimat tej konfrontacji politycznej, która w Izraelu trwała już od 10 miesięcy właściwie, na pewno sprzyjał temu. To znaczy na pewno powstało takie poczucie, że Izraelczycy są zajęci sami sobą i wewnętrznym konfliktem politycznym. On też oczywiście
w jakimś sensie przenosił się na struktury państwowe, no bo jak może pani pamięta, część rezerwistów zapowiedziała, że odmówi służby wojskowej w akcie protestu przeciwko tym planowanym zmianom w sądownictwie. Szereg instytucji państwowych był nolens volens uwikłany w ten trwający konflikt polityczny i to z pewnością budowało takie poczucie w samym Izraelu i dookoła Izraela, że państwo jest osłabione, że ten trwający konflikt polityczny po prostu rozbija jedność izraelskiego społeczeństwa wobec zewnętrznych zagrożeń i osłabia też instytucje państwa. Dlaczego do ataku doszło właśnie teraz? No, wielu ekspertów przypuszcza, że jednym z powodów mogły być toczące się między Izraelem a Arabią Saudyjską negocjacje. No i celem rozmów jest polepszenie relacji Izraela z państwami arabskimi. No i pytanie, czy działania Hamasu mogły mieć na celu m.in. zakłócenie tych negocjacji? Jak to wygląda? Na pewno taki będzie efekt tego ataku, bo jeżeli chodzi o tę normalizację między Izraelem a państwami arabskimi, to ona częściowo już się dokonała. Mamy Izrael nawiązał formalne relacje na przykład ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi albo z Marokiem. Natomiast ostatnio słyszeliśmy spekulacje na temat toczących się rozmów w tej sprawie z Arabią Saudyjską. Ta sytuacja wygląda w ten sposób, że państwa arabskie, reżimy arabskie de facto normalizują te relacje z Izraelem niejako pomimo własnych społeczeństw, które są Izraelowi bardzo niechętne i bardzo jednoznacznie sympatyzują z Palestyną. Sytuacja, kiedy i zawsze te negocjacje były bardzo bardzo delikatne, bardzo wrażliwe. Przywódcy arabscy musieli uważać, żeby nie rozjuszyć własnych społeczeństw, którym ten pomysł generalnie rzecz biorąc zazwyczaj nie bardzo się podoba, żeby normalizować relacje z Izraelem. Teraz, kiedy mamy do czynienia z tą sytuacją, był atak ze strony Hamasu, niewątpliwie nastąpi odwet izraelski, który w ogromnym stopniu uderzy też w cywili w strefie Gazy. No to zdecydowanie nie będzie sprzyjało sytuacji, w której można by te relacje normalizować. Czy to był cel Hamasu? Trudno stwierdzić, na pewno taki będzie efekt. Myślę, że można dopuścić, że to był cel. Natomiast czy to był cel pierwszoplanowy, czy drugoplanowy, tego nie wiem. No właśnie, co dalej? Co z zakładnikami? Co z cywilami? To jest bardzo trudna sytuacja i taka, w której jakby nigdy takiej sytuacji jeszcze nie było. Izrael generalnie rzecz biorąc ma politykę, czy miał do tej pory politykę ratowania swoich ludzi za niemal każdą cenę. I w 2011 roku mieliśmy na przykład do czynienia z sytuacją, kiedy za jednego żołnierza oddano prawie 1000 palestyńskich więźniów. Teraz natomiast jeńców jest prawdopodobnie ponad 100, więc i Izrael też nie ma czasu na długie, przewlekłe negocjacje i gdyby się zdecydował i gdyby wypuścił rzeczywiście więźniów palestyńskich w zamian za zakładników, to byłby kolejny polityczny triumf Hamasu, na co Izrael raczej nie może sobie pozwolić. Wiemy, że kraj był podzielony. Jak pan ocenia pozycję premiera w obliczu tej sytuacji i też w obliczu tego, czy naród jednoczy się? To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że tutaj należy rozróżnić takie skutki krótkoterminowe od długoterminowych czy średnioterminowych. Krótkoterminowo z pewnością ten efekt szoku, gniew rządza, odwetu, one będą sprawiały, że ta sytuacja dookoła premiera Netanyahu trochę się zmieni na jego korzyść. To znaczy te protesty, które trwały od początku roku, one już zostały zawieszone. Opozycja polityczna, opozycja partyjna zgłosiła gotowość wejścia do rządu jedności narodowej, więc jakby ta krytyka, która narastała w ostatnich miesiącach, ona trochę przejściowo osłabła. Natomiast wydaje się, że w dłuższej perspektywie premier Netanyahu nie uniknie odpowiedzialności za to, co się stało, bo ona w ogromnym stopniu jego obciąży. A czy wojna w Izraelu może pomóc w jakiś sposób Rosji? Na pewno. Znaczy na pewno jest to sytuacja, która jest Rosji na rękach. Choćby z tego względu, że mówimy teraz, rozmawiamy o Izraelu, a nie o Ukrainie. I Rosji na pewno będzie na rękę, żeby ta sytuacja trwała jak najdłużej. Myślę, że Rosjanie
preferencji co do tego. Nie kibicuję tak naprawdę żadnej ze stron tego konfliktu. Zresztą te komunikaty, które rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało po ataku, były wybitnie symetryczne. I myślę, że Rosji jest wszystko jedno, co się będzie działo, o ile tylko będzie trwało dostatecznie długo i będzie w dostatecznym stopniu absorbować uwagę nas wszystkich, a przede wszystkim uwagę i zasoby Stanów Zjednoczonych. I na sam koniec może powiedzmy, czy ta sytuacja ma bądź będzie miała wpływ na Polskę? To się dzieje relatywnie daleko od polskich granic, więc my nie będziemy dotknięci bezpośrednimi w żaden taki bezpośredni sposób. Natomiast pośrednio wydaje mi się, że tak, o tyle, że tak jak powiedziałem, to odwraca uwagę i zasoby Stanów Zjednoczonych od Ukrainy, sprawia, że ta uwaga musi być dzielona między wiele jednocześnie toczących się kryzysów. My oczywiście chcielibyśmy tego, żeby ta uwaga była w jak największym stopniu skoncentrowana na naszej części świata. To jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa jest też taka, że nie wykluczam, że ten odwet izraelski wobec Strefy Gazy, w którym w sposób nieunikniony będą na ogromną skalę cierpieć palestyńscy cywile, może wywołać jakąś nową falę uchodźców z tamtej części świata, która w jakiś sposób pośrednio także może do nas dotrzeć. I bardzo krótkie pytanie. Czy my jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy to się skończy? Absolutnie nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Myślę, że sami Izraelczycy gotują się do sytuacji, która będzie trwała nie tylko tygodniami, ale miesiącami. Myślę, że bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest lądowa operacja izraelska w Gazie, która będzie angażowała setki tysięcy żołnierzy i z pewnością nie zakończy się szybko. Oficjalne przedstawiciele władz izraelskich mówią o tym, że ta sytuacja jest zupełnie inna i też reakcja Izraela na to będzie zupełnie inna i że tak naprawdę Izrael dąży do tutaj stworzenia zupełnie nowej rzeczywistości w Strefie Gazy, więc tworzenie nowej rzeczywistości myślę, że może potrwać bardzo długo. Gościem rozmowy poranka był pan Marek Matusiak, analityk i koordynator projektu Izrael Europa z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Radio M 107,6 FM.